Witajcie moi kochani, dzisiaj przychodzę do was z komiksami, o dwóch najnowszych komiksach z Mikim. Horrificland, przerażająca przygoda myszki Miki oraz Miki i Kraina Pradawnych, a także z Pawełkiem Pinokio oraz z Haliną. Miki i Kraina Pradawnych. Przyjrzyjmy się najpierw wydaniu i szacie graficznej tego komiksu. Jest on bardzo ładnie wydany, dużego formatu, z grzbietem pokrytym materiałem, w twardej oprawie z elementami lakierowanymi. Ilustracje w nim zawarte są niesamowicie ładne, bardzo szczegółowe, w jasnej tonacji barwnej. Te rysunki niesamowicie cieszą oko. Patrzenie na nie sprawia niesamowitą przyjemność. Co do fabuły, to należy pamiętać, że jest to komiks przeznaczony dla młodszego czytelnika, ale ja, już stara baba, całkiem nieźle bawiłam się przy lekturze. W świecie przedstawionym w tym komiksie bohaterowie żyją na latających wyspach, połączonych ze sobą linami. Miki jest powroźnikiem, zajmuje się łączeniem tych wysp, tak by żadne wichury nie zerwały i nie rozdzieliły umocnień ich łączących. Oczywiście w tym świecie jest ten zły, który chce panować nad wszystkimi cennymi i bogatymi w surowce czy uprawy wyspami oraz ten, któremu się to nie podoba, a Miki jest tym, który stanie między nimi. Tytułowa Kraina Pradawnych to legendarny stały ląd, do którego wskazówki zostawili pradawni. Mini poszukuje tych wskazówek na wyspach i stara się znaleźć ową legendarną Krainę Pradawnych. Fabuła jest prosta, jej rozwiązanie jest bardzo banalne i każdy dorosły czytelnik będzie wiedział, jak ta historia się zakończy. Ale to wcale nie znaczy, że nie można się dobrze bawić przy jego lekturze. Ja się bawiłam świetnie, bardzo przyjemnie było mi poznać tę historię i czytanie tego komiksu dało mi dużo przyjemności. Przede wszystkim patrzenie na te rysunki było bajeczne. Czy warto ten komiks kupić? Myślę, że tak. Każdy, kto lubi bajki z myszką Miki, będzie zadowolony z lektury. Ja czuję się usatysfakcjonowana. Ten komiks całkowicie spełnił moje oczekiwania. Komiks okładkowo kosztuje 49,99, a z 30% rabatem 34,90. Bardzo serdecznie polecam. Horrificland, przerażająca przygoda myszki Miki. Ten komiks jest równie ładnie wydany jak poprzedni, więc nie będę się powtarzać, tylko wam go po prostu pokażę. Kreska jest inna, stylizowana na taką starszą, z takim lekkim efektem 3D. Jest w ciemnej tonacji, co bardzo fajnie dodaje klimatu tej opowieści. Jest szczegółowa, bardzo ładna i w jak poprzednim komiksie patrzyło mi się na nią z prawdziwą przyjemnością. Może nie jest aż tak ładna jak w Mikim i Krainie Pradawnych, ale także ma swój niepodważalny urok i cieszy oko. Fabularnie moim zdaniem jest dużo lepiej niż w poprzedniej części. Miki jest detektywem i dostaje zlecenie na odnalezienie kota, który prawdopodobnie zgubił się w pobliskim Horrificlandzie, swego rodzaju parku rozrywki, który ma za zadanie straszyć swoich gości. Park ten jest już od lat zamknięty, co tylko potęguje jego mroczną atmosferę. Park ten jest bardzo duży, jest w nim duża różnorodność najprzeróżniejszych atrakcji, które w ciekawy sposób straszą naszych bohaterów. Nie spodziewałam się, że będę aż tak dobrze się bawić przy lekturze tego komiksu. Uśmiech z twarzy ani przez chwilę mi nie schodził, gdy ten komiks czytałam. Bawiłam się przednio i ten tom zdecydowanie bardziej polecam. Oczywiście jest to komiks przeznaczony dla dzieci, więc przy lekturze należy mieć to na uwadze, ale jest to doskonała familijna rozrywka, którą każdemu bardzo serdecznie polecam. Komiks, jak poprzedni, okładkowo kosztuje 49,99, a z rabatem 30% 34,90. Bardzo serdecznie polecam. Pawełek Pinokio.
Pinokio przedstawiony w tym komiksie to całkowicie inna osoba niż ta, którą znamy z książki Carlo Collodiego. Pawełek Pinokio trafia do piekła i stara się z niego uciec. W tym celu okłamuje innych, oszukuje, wykorzystuje, wyśmiewa, szydzi. Diabły i demony w piekle nie budzą w nim żadnego strachu. Dla niego to kolejna upierdliwa przeszkoda na drodze, która tylko niepotrzebnie zabiera mu czas. Pawełek Pinokio spotyka na swej drodze różne osoby. Gdy stwierdzi, że ta osoba może mu się w jakiś sposób przydać, bezwzględnie ją wykorzystuje do własnych celów, w ogóle nie przejmując się jej dalszymi losami. W komiksie znajduje się wiele nawiązań do klasyków grozy, horroru, literatury klasycznej, a nawet Biblii. Najbardziej odczuwa się nawiązanie do Boskiej Komedii Dantego. Pawełek spotyka nawet Dantego na swej drodze i przez pewien czas mu towarzyszy. W komiksie jest bardzo dużo czarnego humoru. Autor Lucas Varela w inteligentny sposób szydzi i się naśmiewa za pomocą Pawełka Pinokio. Kreska jest typowa dla autora, taka kreskówkowa, ale przyjemna dla oka, utrzymana w piekielnych barwach. Przy lekturze tego komiksu bawiłam się dobrze, uśmiech nie schodził mi z ust, a na ostatnich stronach głośno parsknęłam śmiechem. Mi się ten komiks podobał i go polecam, ale przestrzegam przed czarnym humorem, który nie każdemu może przypaść do gustu. Komiks jest wydany w miękkiej oprawie ze skrzydełkami formatu B5. Okładkowo kosztuje 59 zł, a z 30% rabatem jest dostępny za 41,30. Bardzo serdecznie polecam. Halina. Tytułowa Halina to mała dziewczynka, której mama swego czasu wyjechała do Ameryki, gdzie miała przyjemność poznać pewnego osobnika. Dość gównianego osobnika oraz freshmakera. Pogromcę gówna. W tej historii jest dużo o gównie. Dużo gówna, no i cała ona jest po prostu gówniana. Jest tu zawarty bardzo gówniany humor, który nie każdemu może się spodobać. Ja wyłam ze śmiechu. Jest tu bardzo dużo najprzeróżniejszych nawiązań do popkultury, dużo humoru sytuacyjnego, ale przede wszystkim dużo gówna. Wszystko to zilustrowane gównianą kreską, której warto się przyglądać, bo można wypatrzyć jakiś gówniany szczegół. Krótko mówiąc, bardzo gówniana rozrywka, ale ja się niesamowicie dobrze bawiłam przy lekturze tego komiksu. Jest pełen głupiego humoru, który potrafi rozbawić do łez. Serdecznie polecam zapoznać się z filmem na temat tego komiksu na kanale Wombaj. Link macie w opisie. Komiks jest w miękkiej okładce, okładkowo kosztuje 49, a z 30% rabatem 34,30. Bardzo polecam osobom, które lubią gówniane komiksy. Moi kochani, to już wszystko, co mam wam do powiedzenia na temat tych bardzo fajnych komiksów. Dziękuję za to, że razem spędziliśmy czas. Trzymajcie się cieplutko i do kolejnego zobaczenia. Hejka!